Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Relikta. Zobaczmy, jak dzisiaj nam pójdzie pokonywanie zadań logicznych i walka z pasożytem. Rozpoczynamy grę. Ostatnio byliśmy w pustynnym rifcie, tak? Szczelinie. Zobaczmy, jak to dzisiaj będzie nam szło. Trochę się tu dzieje. Wygląda to jak dość ciekawa zagadka. Okej. Okay. To wygląda, jakbyśmy mieli sobie wziąć. To pytanie, co chcemy osiągnąć, co? Odbija. Tutaj możemy wrócić na tą platformę. Okej, weźmy ten sobie klasyk na razie. Dajmy go do tego. On musi być oznaczony najpierw, żeby się oznaczył, musi być tam. Tutaj moglibyśmy go przeteleportować, ale co to nam da? Tutaj musi on mieć taki symbol, ok. A ten przycisk gdzieś wyłącza tutaj, znaczy to przebijemy dopiero jak będziemy mieli tutaj wstawione. Tu nie możemy nic zrobić, to nic nie wychodzi. Oprócz tego, żeby dać go tutaj. Tutaj widzicie, ta platforma jeździ, to może w ten sposób. Nie mamy też A, który jest dopiero tutaj, byśmy to zrzucili. Spróbujmy najpierw to wysłać na drugą stronę tam. Wygląda, że to powinno przejść. Zobaczmy, czy do czegoś nas to doprowadzi. Dobra. Tutaj nie możemy nic zrobić oprócz postawienia tutaj lub tutaj. To w zasadzie nic nam nie daje. A co mamy tutaj? Okej. Okay. Okej, czyli tutaj wygląda na to, że to będziemy musieli jakoś przepchnąć tutaj, żeby wpadło. Ale pierwsze musimy się jakoś tutaj dostać. O, tutaj mamy już takiego. Co by z nim tutaj zrobić?
Nie mogę tutaj za bardzo jak wypchnąć, jak pociągnąć niczym. To się wyłącza, jak to włączymy. Tutaj też nie ma czym tego pociągnąć. A ta się wyłączy pewnie, jak to przykręcimy. Okej, dobra, jeżeli to się zdejmie, to jakiś to kolor fioletowy, dobra. To teraz tak, tutaj. I teraz co tu się dzieje? To, że miał okej, zmienić. Teraz jak to pnę. To pnę do góry, tam poleci, to zróbmy, żeby... Będzie czerwone, więc tam zróbmy niebieskie. Za wcześnie. Okej. Nie wiem, czy to o to chodzi, czy co, ale nie mam lepszego pomysłu. Jeszcze za wcześnie. Okej. Teraz co to nam dało? Tutaj możemy wyciągnąć tego jednego. Dzięki temu jednemu wyciągniemy tego drugiego. Na razie mamy dwa. Ten ewidentnie tutaj, tam na górze drugi otworzy nam bramę, ale na razie idziemy w tę stronę. Okej, co my tutaj mamy? W naszym ciągu mamy dwa. Teraz co by tu zrobić? Zobaczmy, co to nam otworzy. Okej, to otwiera tamtą bramę. Więc możemy tutaj wstawić sobie... Aha, tutaj mamy ten z literką A. Czyli tam górą trzeba jakoś się przedostać. Tutaj się podbijemy, dobra. Teraz co tutaj mam ciekawego? Okej.
Jestem, że wezwasz kulkę sobie. Żebym miał tutaj po prostu z nią zlecieć. Dobra, tak zróbmy. Teraz co to poddamy? Jedno na drugim. I tak strzelimy tutaj. Bo to musi być z literką A. No i to będzie z literką A. Teraz to przeleci. Tutaj czy to sobie coś złapie? Nie, po prostu literka A się tam wbije, dobra. To aktywowało teraz ten przycisk. Okej. I teraz co? Teraz jak tu przywrócić niebieski? A w ogóle po co mi ten... Okej, tu się zaczęło otwierać. Dobra, wyciągnijmy ten niebieski jeszcze. Teraz tak, mamy trzy klocki. Okej, każda z literek jest tutaj. Teraz co musimy zrobić, to musimy jakoś tam się dostać. Czy my, czy tylko klocek? Tutaj dajmy E. To otwiera nam tą bramę. Aha, tutaj zostawiam i tu go wybijam. Zobaczmy, czy to tak wyjdzie. Tylko tego nie mogę wyłączyć, to niby jak to ma. Pytanie, jak leci czerwone, to się podbije. Ja też nie mogę zmienić. Okej. Okej. Teraz co to dało, że tam się coś przełączyło? No i teraz tutaj tego zielonego muszę. Nie, bo jakiejś teleportacji było. I idziemy dalej. As high representative of human space, I welcome you to... Patel dislikes you. Not that she makes an effort to conceal it, but yes, good catch. Make a social engineer of you yet. Don't tell me you're still planning on using this... thing for one of your political schemes. None of your business, dear. I'm making sure Kira and you are brought to safety, and that's where our deal ends. What I do afterwards is... going to be a disaster for mankind, but sure, you're the man. People like you start wars. People like me rebuild after wars. We're about to usher in a new era. With alien tech at our beck and call,
Turin wept. Trochę się tu dzieje. Najpierw musimy wydobyć ten sześcian jakoś. Okej, to już chyba wiemy, jak to mamy zrobić. Tylko... z której strony by go... Tutaj jest jakiś kabelek. Tutaj jest kabelek. Wszędzie są kabelki, tylko nie ma czym ich obkładać. Czy to jakoś idzie w górę? Nie. Aha, okej. Okej. Jak on by wyszedł? Ale jak on by stąd wyszedł? Gdzie jest ta bramka, która by go wypuściła? Tutaj. Dobra. Tu mamy jeden sześcian, zróbmy z niego literkę E, to będzie można go przyzywać. To tutaj jest jakieś takie dziwne. Teraz co byśmy chcieli? Tutaj na górę nie wejdziemy. Okej, to byśmy mogli podebrać i wystrzelić. Jak tutaj zajdę, to będę miał jak wrócić. Tak, tędy mogę sobie wrócić. Znaczy ja mogę przez te niebieskie ściany to przenieść? Znaczy niebieskie, czerwone, pomarańczowe? Tak. Okej. Tutaj trzeba mieć dwa, żeby go tam przepuścić. Czy będziemy w jakiś sposób chcieli go przepuścić? Czy mamy gdzieś jeszcze jakieś sześcianiki? Tu jest jeszcze sześcian. I tutaj wygląda na to, że też potrzebujemy naszego kolegi. Okej. Teraz jakby naszego kolegę tutaj zaprosić. Mamy tylko jeden sześcian. I tego z małą możliwością wyjęcia. Czy jeszcze gdzieś tutaj by wystrzelił tego? I zobaczył, co się otworzy. Aha, otworzy się tutaj. Czyli musimy bawić się tak, żebyśmy go uwalniali. To teraz tak, jak to przełączę, to wyłącza tutaj, okej, okay. Teraz niech kolega idzie tam, okej, okay. I teraz muszę tutaj zaznaczyć ten i stanąć tutaj, żeby go przepuścić jeszcze bardziej, okej, okay. Jak mam tam się przedostać z tym kostkiem? To byśmy mogli wykorzystać. Tylko, że już tutaj go nie ma. Ten kabelek idzie tam na górę. Okej. Brawo. Dobra, okej. Pyk, cyk. I teraz to musi lecieć aż tutaj. Aha, teraz ten musimy jakoś opuścić. Ten opuścimy. Aktywując ten tutaj, a ten tutaj. Stąd on miał już lecieć, stąd można by go wypchnąć. Tylko... Dobra.
No, taka platforma, która podpowiada. No i teraz będziemy się bawić, żeby trafić. Okej, okay, teraz on tu przyjdzie, dwie kulki nam zrzuci. Ale co najważniejsze, aktywował ten jeden i teraz my będziemy chcieli tam się strzelić zapewne. Zrobimy to używając tego jednego klocka. I wyłączając grawitację, przyciąganie przynajmniej w tym momencie. Nie zdążyłem, dobra. Drypola w poszkodzie. I co by było? Przejście dalej, tak? Okej. Tutaj mamy jakieś komedie się dzieją. Tego nie mamy jeszcze. Chodźmy, zobaczmy, co się będzie działo tutaj na górze. Mamy klocek, mamy... Okej. Czyli on jedzie jako niebieski, jako fioletowy, czyli... My przez niego przejdziemy, klocek przez niego nie przejdzie. Tego trzeba zadziałać tym. Czy my musimy iść jakoś tam? Dobra, rzućmy tam czerwony. Pomyślmy, jakiego koloru musiał być ten klocek. Niech on leci jako... czerwony, niebieski go podciągnie. Tam też na końcu nie będzie niebieski. Jeszcze raz pomyślmy. To tak tylko zależy, czy tutaj coś nie siedzi, żeby nie było, że coś omijam. Dobra, i teraz jak wyniósł ten klocek tutaj i tam go wbił, potem go mógł przywołać. Kusząca propozycja. Tylko jak wydłubać tamten stamtąd.
Nie wiem, czy to ma sens, żebyśmy to wyciągnęli stamtąd. Aczkolwiek, po co to tak robić, jak to można teleportem stamtąd wyciągnąć? Dobra, to sobie postawmy tutaj. Teraz wbijmy się tam na górę. Teraz jakby jeden stał na drugim, tego drugiego popchnąć tam. Zobaczmy, jak to wyszło. Wyłączmy to. Chyba, że... Okej. Mamy tam... klocek. Z koloru czerwonego, więc wyłączmy czerwony. Teraz odpala się... most. Przez most. Okej, dobra. Teraz... Teraz możemy to pchnąć. Dobra, spoko. Ja tam potrzebuję. Ragnar, listen to me. Don't be a fool. This thing is not something you can control. It gets in your head. It's some kind of mind trojan. I have my own neuroengineers, thank you. As soon as you're done, I want you to fetch Kira. Two of you find somewhere quiet, sit this one out. My team will take care of the rest. Win out. The hell I'm gonna follow your orders, asshole. Refusal to follow, but without earshot. Wygląda na to, że pustynia będzie ukończona za chwilę. I to by było bardzo dobrze, bo tam czas się powoli kończy. I tak zrobimy. Zobaczymy, to już wygląda na generator, który otworzymy w następnym odcinku. Tutaj co to jest? I tak jest zamknięte. Dobra. Dziękuję za dotrwanie do końca. Przeszliśmy szczelinę pustynną. Zobaczymy, co będzie się dalej działo z naszą bohaterką i jak rozwiną się sprawy z pasożytem. A jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Zapraszam do lajkowania i komentowania. Pozdrawiam.